Także proszę Państwa, święto niepodległości, ale to ludzie lubią się zabawić. Świętować na nowym Stadionie Śląskim. Stadion Śląski ma zostać otwarty po modernizacji, która trwa już od kilku lat, w połowie 2017 roku. Wojenko, czy też pierwszą brygadę odśpiewali mieszkańcy Bydgoszczy na Starym Rynku. Wielki koncert pieśni patriotycznych był jedną z atrakcji dla niej Dnia Niepodległości, a inne to m.in. przemarsze ułanów na koniach, pokaz zabytkowych aut, czy też możliwość skosztowania świątecznej gęsiny. My, pierwsza brygada. Mi się podoba takie świętowanie ze śpiewnikiem w ręce. Nie ma nic lepszego, bo śpiew rozwesela, nie musi o polityce. Ja już tu trzeci rok jestem i teraz mamę, ciocię, męża przyprowadziłam. My jesteśmy zwartym chórem. Już zachrypła. Widziałem tutaj w tej starocie. No, śpiewa nie brałem tam, udział byłem. Co w menu? No w menu świąteczne gęsina oczywiście. Gęś burgerek, czyli okrasa gęsia z dodatkiem wołowiny, smażona na patelni, pasztety. Związane ze Świętem Niepodległości zgromadziły na Starym Rynku tysiące bydgoszczan. Koordynatorem obchodów była bydgoska lokalna organizacja turystyczna. Uroczystości Święta Niepodległości przebiegły bezpiecznie, mówi minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, który dodał, że już od tygodni policja pracowała nad tym, by obchody przebiegły bez zakłóceń. Jest to niewątpliwie zasługa polskiej policji. Na ręce pana komendanta głównego policji, na ręce pana komendanta stołecznego policji chciałem złożyć serdeczne podziękowania za profesjonalizm, za zaangażowanie. Rzeczywiście polska policja zapewniła bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy chcieli manifestować dziś w związku ze Świętem Niepodległości. A w Warszawie zarejestrowano 15 zgromadzeń, mówił minister spraw wewnętrznych. Jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, organizatorzy zarejestrowali liczbę 50 tysięcy. Wedle szacunków policji było 75 tysięcy osób, które świętowały odzyskanie niepodległości. Jeśli chodzi o Marsz KOD-u, zarejestrowany został z podaną liczbą uczestników 100 tysięcy. W kulminacyjnym momencie tego marszu policja szacuje, że było 10 tysięcy. A bezpieczeństwo obchodów w stolicy strzegło 7 tysięcy policjantów. Nie wiemy, ile tysięcy policjantów strzegło bezpieczeństwa podczas meczu Polska-Rumunia w Bukareszcie. Niestety doszło tam do bandyckiego zachowania. Rzucono petardę, która wybuchła tuż obok Roberta Lewandowskiego. To było w 54 minucie. Robert Lewandowski długo nie podnosił się z boiska, ale jak już się podniósł, to teraz, czyli w 81 minucie, właśnie Robert Lewandowski podwyższył wynik na 2-0. Polacy prowadzą, nie wiemy, o ile sędzia w związku z tymi smutnymi wydarzeniami przedłuży to spotkanie. Są wśród nas tacy, którzy pamiętają czasy, gdy rodziła się niepodległa. W dniu Święta Niepodległości w sposób szczególny wspominamy postać Józefa Piłsudskiego. Bez jego idei niepodległościowej i legionów nie sposób mówić o wolnej Polsce. Najstarsza Polka mieszkająca w Lublinie, 111-letnia Jadwiga Skalińska Szubartowicz, uważa marszałka za jedną z najważniejszych osób w jej życiu. On nabył Polskę wolną i bardzo jedno powiedział, że nasz naród jest piękny i umie walczyć. Pierwsze lata wolności najstarsza Polka wspomina jako czas ciężkiej pracy i wyjątkowego zaangażowania Polaków w odbudowę ojczyzny. Pierwsze 10 lat wolności to była tylko praca, ciągła praca. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nasz kraj uzyskał też dostęp do Bałtyku. Dla młodego państwa była to ogromna szansa na rozwój gospodarczy. Wielu Polaków po raz pierwszy mogło zobaczyć morze, wspomina Jadwiga Szubartowicz-Skawińska. Nad morzem to młodzież mało nie zwariowała, jak zobaczyła. Jakaż to była radość, jakie to było cudowne, to morze nasze, jakie pieśni śpiewane. 111-letnia lublinianka dzieciństwo spędziła w Polsce i w Rosji, a do kraju wróciła w roku 1919.
Tysiące osób zgromadziło się w świątyni Opatrzności Bożej, rozpoczęta odśpiewaniem hymnu narodowego Uroczysta Msza, której przewodniczył prymas Polski Wojciech Polak, była pierwszą eucharystią sprawowaną w głównym kościele świątyni. W powitaniu kardynał Nycz przypominał, że świątynia to wotum wdzięczności Bogu. Chciałoby się powiedzieć, że czekaliśmy na ten moment dokładnie 225 lat. Tyle czasu bowiem minęło od obietnicy świątyni wotum, jaką złożył król i twórcy Konstytucji 3 maja. Dziś stajemy przy ołtarzu tej monumentalnej świątyni, by przede wszystkim dziękować. Przypomnijmy, budowę świątyni wsparło 100 tysięcy darczyńców z kraju i z zagranicy, którzy po mszy otrzymali pamiątkowe medale zasłużonego darczyńcy. 24 godziny w Polsce i na świecie. A już za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje dnia w skrócie, a po nich obiecuję, wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. 22.31, Borowiec, zapraszam. Uroczystości Święta Niepodległości przebiegały bezpiecznie, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. W wielu miastach Polski odbyły się obchody państwowe, a także manifestacje i pikiety organizowane przez różne środowiska. Tylko w Warszawie obchodów bezpieczeństwa obchodów strzegło 7 tysięcy policjantów. Joanna Siedlecka otrzymała w Święto Niepodległości prestiżową nagrodę imienia Józefa Mackiewicza za książkę biograficzną Odtajnione z archiwów literackich Bezpieki. Wyróżnienia otrzymały książki Piotra Semki My reakcja, historia emocji antykomunistów w latach 44-56 oraz Doroty Heck, recenzje bez cenzury. Nagroda przyznawana jest dziełom ze względu na ich walory literackie oraz tematykę ważną kulturowo, społecznie lub politycznie. Polska prowadzi z Rumunią 2-0 w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata, który trwa w Bukareszcie. Bramkę najpierw zdobył Kamil Grosicki w 11 minucie, a w 83 drugą bramkę strzelił Robert Lewandowski. O 22.45 w Polskim Radiu 24 specjalna audycja sportowa poświęcona meczowi. Prezydent Francji François Hollande rozmawiał przez telefon z prezydentem elektem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Wymiana zdań dotyczyła sytuacji międzynarodowej. Zanim doszło do rozmowy, prezydent Hollande zaznaczył, że nigdy nie zapomni gestów solidarności Amerykanów wobec społeczeństwa francuskiego dotkniętego tragedią. Niemal rok temu, 13 listopada ubiegłego roku, kiedy to w 6 zamachach w Paryżu i w okolicach zginęło 130 osób, niemal 500 odniosło obrażenia. Szef państwa francuskiego podkreślił, że zależy mu na jak najlepszych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, ale jak dodał, musi to mieć klarowny charakter. Pałac Elizejski podkreślił, że obydwaj mężowie stanu wyrazili chęć ścisłej współpracy. Stany Zjednoczone obchodzą Dzień Weteranów. W całym kraju odbywają się parady, koncerty i uroczyste akademie. Amerykanie dziękują byłym żołnierzom za służbę dla ojczyzny. Obchody Dnia Weteranów odbywają się przede wszystkim przy wojskowych pomnikach i cmentarzach. Do najważniejszych należą uroczystości przy pomniku wojny wietnamskiej w Waszyngtonie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A na naszym zegarze już niemal bez 10 sekund 3 minuty po pół do 23. 24 godziny w Polsce i na świecie. Przed nami uporządkowanie spraw w Europie, mówiła premier Beata Szydło w czasie obchodów Święta Niepodległości zorganizowanych w Krakowie przez Prawo i Sprawiedliwość. W czasie przemówienia w hali Towarzystwa Sportowego Sokół podkreślała, że największym wyzwaniem będzie reforma Unii Europejskiej. I nie jest to tylko i wyłącznie kwestia budowania dalszego rozwoju Europy, myślenia w kategoriach Unii Europejskiej jako instytucji, która ma scalać. A więc ta reforma musi być przeprowadzona, bo dzisiaj my tego wzmocnienia ze strony Unii Europejskiej, mimo że jesteśmy ważnym jej członkiem, nie czujemy.
i mówimy bardzo głośno i mamy odwagę stawiać tę sprawę, że te zmiany muszą być przeprowadzone. Przed spotkaniem z sympatykami politycy PiS wzięli udział w mszy w katedrze na Wawelu, po której złożono kwiaty przy grobie Józefa Piłsudskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich w wawelskich kryptach. Prezes PiS powiedział, że jego zdaniem istnieją osoby, które podważają wolność i suwerenność Polski. Stwierdził też, że podważana jest polska kultura. Nie mogę powiedzieć, że dziś nasza wolność, suwerenność, nasze prawo do podejmowania decyzji odnoszących się do naszego kraju, do naszych interesów nie jest przez nikogo podważane. Co więcej, są i tacy, którzy podważają nawet nasze prawo do kontynuowania tego wszystkiego, co określamy, co nazywa się naszą polską kulturą. Kaczyński wskazał na działania Unii Europejskiej. Jego zdaniem wspólnota realizuje interesy najbogatszych europejskich państw, a tym słabszym narzuca swoje decyzje. Jego zdaniem Polacy muszą dążyć do wzmocnienia siły własnego państwa. Zwiększać swoją siłę, to jest być coraz silniejszy pod każdym względem, począwszy od tak ważnego dzisiaj aspektu militarnego, a skończywszy na kulturze właśnie. Polskie Radio 24. Sport. No i kolejna petarda od Roberta Lewandowskiego. Już 3-0 prowadzi Polska z Rumunią w meczu eliminacji Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. W tej chwili mecz powinien się już zakończyć, ale jak Państwu wspominaliśmy wcześniej, z powodu niespodziewanej przerwy w grze zostało doliczonych aż 6 minut. Przypomnijmy, te 6 minut to jest rekompensata za czas, który spędził leżąc na murawie Robert Lewandowski po tym, jak tuż obok niego wybuchła petarda rzucona przez kogoś z trybuny. A z okazji Polskiego Święta Narodowego w Kijowie uczczono pamięć powstańców styczniowych. W uroczystości uczestniczyli dyplomaci na czele z ambasadorem Rzeczpospolitej Janem Piekło. W kijowskiej Cytadeli złożono wieńce w barwach narodowych. Cytadela Skośna Kaponiera to jedno z wielu miejsc w ukraińskiej stolicy związanych z Polską. Uroczystość odbyła się przy krzyżu i tablicach upamiętniających powstańców, którzy byli uwięzieni przez władze carskiej Rosji. Ambasador Piekło, który objął placówkę dyplomatyczną w zeszłym miesiącu, podkreślał, że jest miło zaskoczony ilością życzeń ze strony Ukraińców z okazji Polskiego Święta. Życzenia, które od rana spływają gdzieś na moją skrzynkę, czy telefonicznie, to jest bardzo wzruszające. Tak samo my powinniśmy pamiętać o ukraińskich świętach i reagować w podobny sposób. I to się dzieje. Myślę, że się uczymy siebie nawzajem po latach, kiedy nas rozdzielono przy pomocy komunizmu. Jutro w ramach obchodów święta Polacy mieszkający w ukraińskiej stolicy przejadą z polskimi flagami ulicami noszącymi nazwy polskich patronów. Białoruski prezydent zwraca się do polskiego przywódcy z okazji Dnia Niepodległości. Agencja prasowa Biełta pisze o depeszy przesłanej Andrzejowi Dudzie przez Aleksandra Łukaszenkę. Konstruktywne i dobrosąsiedzkie relacje z Polską zawsze były i są priorytetem dla Republiki Białoruś, napisał Aleksander Łukaszenka. Prezydent Białorusi dodał w piśmie przekazanym polskiemu prezydentowi, że w interesie dwóch bliskich narodów oraz całej europejskiej rodziny leży pełna normalizacja białorusko-polskiej współpracy międzypaństwowej. O polskim święcie niepodległości informują czołowe białoruskie media. Pierwszy program białoruskiej telewizji zwrócił uwagę, że z tej okazji w Polsce zgodnie z tradycją odbędzie się wiele imprez, m.in. bieg niepodległości i, jak to określono, nacjonalistyczny marsz z zapowiadanym udziałem kilkudziesięciu tysięcy osób. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Jak co roku w Narodowe Święto Niepodległości na Wileńskiej Rosie złożono wieńce przy mauzoleum Matki i Serca Syna. To grób Marii Zbilewiczów-Piłsudskiej i miejsce pochówku urny z sercem marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie, harcerze i pracownicy polskiej placówki dyplomatycznej. Wileński chówiec maryjny imienia pani Ostrobramskiej zorganizował sztafetę niepodległości z Zulowa na Rosę. Bieg rozpoczął się o 5 nad ranem od pomnika Polska Powstała by Żyć i dębu upamiętniającego miejsce urodzenia marszałka Piłsudskiego. W tegorocznym biegu wzięła udział rekordowa liczba ponad
ponad 150 harcerzy z Polski i Litwy. Na zakończenie biegu na Rossie harcerze opasali cmentarz wojskowy biało-czerwoną flagą. Natomiast Polski Klub Dyskusyjny już po raz trzeci zorganizował polsko-litewskie obchody święta 11 listopada. Były polskie dania narodowe i toasty za polsko-litewską przyjaźń. W uroczystości uczestniczyło wielu znanych polityków litewskich i przedstawicieli społeczności polskiej na Litwie. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. W Brukseli od dziś do przyszłej niedzieli można oglądać wystawę o chrześcijaństwie na polskich ziemiach zatytułowaną 1050 lat Polski w Europie, a zorganizowała ją Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE. Jej prezes Jerzy Lużyński powiedział Polskiemu Radiu, że wystawa ma w przystępny sposób opowiadać o wkładzie Polski w budowanie tożsamości kulturowej Europy. Część dotycząca historii związanej z chrztem Polski jest przedstawiona w formie odręcznie wykonanych rysunków. Dzięki temu uzyskaliśmy też pewną jedność formy tej wystawy, ale myślę też, że bardzo klarowny, formalny przekaz tych informacji, które są zawarte w podpisach. Poza tym myślę też, że niewiele osób ma wyobrażenie jakiejś plastycznej historii Polski, znaczy obrazów z tym związanych. Myślę, że to też jest wielkim atutem tej wystawy, dlatego że jest to też taka wędrówka w historię, w przeszłość. Ponad 1000 lat narodu polskiego to także ponad 1000 lat walki w obronie Zachodu, dodał Jerzy Lużyński. Pokazujemy tutaj Polskę nie tylko jako kraj, który współtworzył tożsamość chrześcijańską Europy, ale także kraj, który tej tożsamości wielokrotnie w historii Europy bronił. Jeżeli moglibyśmy wymienić takie kamienie milowe tej historii, to na przykład XIII wiek, najazd Mongołów, XVII wiek, odsiecz wiedeńska, rok 1920, Bitwa Warszawska. Wystawa jest multimedialna, przygotowana została w czterech językach: polskim, angielskim, francuskim i niderlandzkim. A organizatorzy chcą ją pokazać w przyszłym roku także w Liège, w Gandawie oraz w Luksemburgu i w Rotterdamie. Polskie Radio 24. Sport. I to szczęśliwy sport. 11 listopada. W święto narodowe Polska pokonuje w Bukareszcie Rumunię 3-0. Dwie bramki Roberta Lewandowskiego w drugiej połowie i jedna Kamila Grosickiego w pierwszej. Wspaniałe zwycięstwo, które nieco nam przyćmił incydent z 54 minuty, kiedy ktoś wrzucił racę, petardę na boisko, która wybuchła tuż przy nogach Roberta Lewandowskiego. Najważniejsze jednak, że mamy, proszę Państwa, 3 punkty i prowadzimy w naszej grupie eliminacyjnej, zgromadziwszy już 10 oczek, a więc mamy dosyć bezpieczny odstęp od piłkarzy Czarnogóry, którzy dziś niespodziewanie ulegli Armenii. W całej Francji dziś uroczystości z okazji 98. rocznicy zakończenia I wojny światowej. Te główne zorganizowano w Paryżu. Marek Brzeziński. Uroczystości ostatnie w czasie tego mandatu prezydenckiego François Hollande rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Georges Clemenceau, premiera, który był orędownikiem totalnego zwycięstwa nad Cesarstwem Niemieckim. Następnie w eskorcie żandarmerii zmotoryzowanej i kawalkady Gwardii Republikańskiej na koniach prezydent przejechał wyludnionymi polami lizyjskimi pod łuk triumfalny. Tutaj złożył wieniec na grobie nieznanego żołnierza. Klamrą historii spięto wydarzenia sprzed prawie 100 lat z obecnością francuskich żołnierzy walczących w Mali i uczestniczących w interwencjach w Syrii i w Iraku. Przypomniano o tych, którzy zginęli w czasie operacji przeciwko islamskiemu terroryzmowi. Prezydent rozmawiał z rodzinami i bliskimi żołnierzy, którzy tam polegli. Pierwsza wojna światowa, w której zachodni front znajdował się na terytorium Francji, odbiła się traumą na zbiorowej świadomości społeczeństwa i to do takiego stopnia, że nie podjęło ono wyzwania walki z hitlerowcami w czasie II wojny światowej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Brytyjskie obchody dnia 11 listopada mają zupełnie odmienny charakter od polskiego święta. Ta sama data to na Wyspach Dzień Pamięci po poległych żołnierzach obu wojen światowych i wszystkich innych konfliktów minionych 100 lat. Z Londynu Grzegorz Drymer. O 11 godzinie 11 dnia 11 miesiąca w Londynie i w innych miastach brytyjskich zacichnie ruch uliczny, przestaną autobusy, taksówki i przechodnie, aby przez 2 minuty uczcić w ciszy poległych. Dokładnie w tym momencie, 98 lat temu, na froncie zachodnim doszło do zawieszenia broni, kończącego I wojnę światową. Ta data wryła się w narodową pamięć bardziej niż zwycięski koniec II wojny, ale też ofiara, jaką złożyła Wielka Brytania i jej imperium w I wojnie światowej, była o wiele wyższa niż w II. Prawie 1 milion poległych, głównie młodych mężczyzn, zdziesiątkowana generacja, żałoba milionów ich bliskich. Organizacja weteranów Legion Brytyjski organizuje dziś milczące czuwanie na placu Trafalgaru w Londynie. Za 2 dni, w niedzielę pamięci,
Pod pomnikiem Cenotaph w pobliżu Downing Street złożą wieńce królowa, rząd, korpus dyplomatyczny i przedstawiciele sił zbrojnych. Potem przed pomnikiem przejdzie defilada weteranów. Każdy, podobnie jak miliony Brytyjczyków, z czerwonym papierowym makiem wpiętym w klapę na znak pamięci po wojennych ranach. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Twórcze hasła na flagach, biało-czerwone emblematy na odzieży czy chęć zgłębienia wiedzy historycznej. Postawy patriotyczne są coraz częściej dostrzegane także wśród młodzieży. Okazywanie miłości do ojczyzny to nie tylko element świętowania, ale także zdrowy trend, uważa dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Bardzo dobrze, że wśród młodego pokolenia mamy modę na patriotyzm, ale ta moda jest oparta o konkretne wartości. W tym przypadku to moda na naśladowanie powstańców warszawskich, tego wyjątkowego pokolenia, które pokazała, czym jest patriotyzm. Nie tylko patriotyzm walki, ale też patriotyzm budowania, przygotowywania się, uczenia się. Warto ich naśladować we wszystkim, co robili. Zadowolenia z rosnącego poczucia patriotyzmu nie kryją weterani walki o wolną Polskę. Powstaniec Bronisław Maciaszczyk przyznaje, że jest to dla niego motywacja do współpracy z młodszymi pokoleniami. Ja odbieram, że to jest bodziec do dalszego naszego życia. Ta pamięć mobilizuje nas do trwania, do przekazywania tego, cośmy przeżyli, utrwalania tego. Jest to też duma i zaszczyt, że pamiętają o nas młodzi. Po cośmy poświęcili to swoje życie, warto było, że ta młodzież jest zadowolona z tego, cośmy robili. 24 godziny w Polsce i na świecie. Zbliża się godzina 23, no nie zbliża się, bo to został jeszcze kwadrans, ale skracamy specjalnie dziś nasz magazyn 24 godziny w Polsce i na świecie po to, by teraz wczuć się w klimat tego, co wydarzyło się w Bukareszcie, a działo się, proszę Państwa, to był prawdopodobnie chyba najlepszy mecz w kadrze za czasów Adama Nawałki, ale o szczegółach opowie nam Tomek Kowalczyk już za kilka chwil. Mariusz Gzyl, wszystkiego dobrego, spokojnej nocy, do usłyszenia. Sport. Polskim Radiu 24. Dobry wieczór, Tomasz Kowalczyk. Zapraszam. Te bardzo dobre wiadomości to zwycięstwo naszej reprezentacji nad Rumunią 3-0 w eliminacjach do piłkarskich Mistrzostw Świata. Bramka Grosickiego, dwa trafienia Lewandowskiego w Bukareszcie. To spotkanie obserwował Andrzej Janisz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Naprawdę dobry. Naprawdę dobry. I czy to rzeczywiście był najlepszy mecz reprezentacji Polski pod wodzą Adama Nawałki? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to był mecz najtrudniejszy. Raz dlatego, że graliśmy na wyjeździe z rywalem, z którym bilans mamy wręcz koszmarny. Dopiero drużyna Nawałki rozpoczęła, jakby odwracała to, co działo się do tej pory. Dwa, że to był mecz bardzo ostry, na którym moim zdaniem nie panował sędzia Daniel Skomina. Trzy, że to był mecz, w którym 12 zawodnikiem gospodarzy byli kibice i to nie tylko w sensie dopingowania, ale oni w sensie zniechęcania Polaków do gry. Najpierw w pierwszej połowie tarace rzucone na boisko w kierunku Łukasza Fabiańskiego. Mecz przerwany na minutę. Później w drugiej połowie petarda, która wybuchła obok Roberta Lewandowskiego. 5 minut przerwy, a jednak arbiter pozwolił grać, pozwolił dokończyć ten mecz. Teraz możemy powiedzieć, że może to i dobrze, dlatego że wygraliśmy na boisku. Wygraliśmy pokazując przede wszystkim taką bardzo dużą odporność psychiczną. Nie daliśmy się wciągnąć Rumunom w walkę, a wygraliśmy większymi umiejętnościami piłkarskimi. Czyli ten pomysł Adama Nawałki się sprawdził, tak? Można tak powiedzieć. Ja myślę, że większość pomysłów Adama Nawałki się sprawdza i przez te 3 lata, jak jest selekcjonerem reprezentacji Polski, to potrafi te pomysły przede wszystkim wydumać, wymyślić, a później wcielić w życie, no ale też ma do tego pomocników, wykonawców. Biorąc pod uwagę statystyki, wiemy, że Adam Nawałka jako selekcjoner rzadko przegrywa spotkania, bo chyba tylko 4 porażki, natomiast trudniej było o zwycięstwa na wyjeździe. Tym cenniejsze zwycięstwo z Rumunią chyba. Tak, tym bardziej, że sytuacja w tej grupie wygląda tak, że żaden zespół oprócz Polski nie daje stabilizacji i to chyba powoduje, że jeżeli my będziemy spokojnie wygrywali te swoje mecze, nawet nie wszystkie trzeba wygrywać na wyjeździe, ale to spotkanie tutaj w Bukareszcie trzeba było wygrać. Z drugiej strony piłkarze mówią, no a jak graliśmy na Mistrzostwach Europy, to nie graliśmy na wyjeździe. Zgoda, my graliśmy na wyjeździe, ale rywale także, bo z gospodarzami nie graliśmy. Nawałka jest w stanie
znaleźć odpowiedź na każdą sytuację i na tę agresję piłkarzy rumuńskich także znalazł odpowiedź w takim zwanianiu gry, w mrożeniu meczu i to Polacy tutaj zrobili. Bardzo dziękuję. Andrzej Janisz prosto z Bukaresztu. Bardzo. A w naszym studiu Jakub Czerniekiewicz, sportpolskieradio.pl. Rozumiem, że tutaj opinii nie może być innej, nie może być zdania odrębnego, bo zwycięstwo 3-0 na wyjeździe to na pewno fantastyczny wynik dla reprezentacji Polski, ale czy rzeczywiście to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy mecz Adama Nawałki? Witam Państwa, dobry wieczór. Jeden z najlepszych to możemy założyć w ciemno, prawda? Mi się wydaje, że Karla w tym meczu zagrała najdojrzalej ze wszystkich dotychczasowych spotkań za kadencji Adama Nawałki. Gdy trzeba było przyspieszała, gdy trzeba było zwalniała, dała się wyszaleć przede wszystkim Rumunom na początku drugiej połowy, wciągnęła ich, by potem zadać te dwa nokautujące w efekcie ciosy. Gdybyśmy mieli wystawiać cenzurki naszym piłkarzom, komu dajemy tą najwyższą? Najwyższą dajemy Łukaszowi Piszczkowi. To, co dzisiaj robił na bocznej obronie, to była naprawdę profesura i to pewnie od razu prezydencka. Podłączał się też do akcji ofensywnych. No i nie można zapomnieć o Robercie Lewandowskim. Tu nawet te dwie bramki nie oddają całości. Trzeba pamiętać o sytuacji z drugiej połowy, kiedy Lewandowski leżał na boisku, został ogłuszony petardą. Wydawało się, że dla niego to koniec meczu. On wstał, otrzepał się, no i ruszył do ataku. Ale gdyby to był koniec meczu dla Roberta Lewandowskiego, to chyba w ogóle byłby koniec meczu. Jak oceniamy sytuację z petardą, która wybuchła obok napastnika reprezentacji Polski i Bayernu? Czy to od jego zachowania właściwie zależało, że ten mecz był grany dalej? Pewnie wielu po takiej sytuacji nie doszłoby do siebie, no ale pamiętajmy, że Lewandowski to jest stuprocentowy profesjonalista. Miał też dużo szczęścia, prawda, bo petarda wybuchła jakieś 2-3 metry od niego i on ucierpiał tylko, można powiedzieć, od jej huku. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby ta petarda wybuchła bliżej i on na przykład dostałby tymi odłamkami. No właśnie, a jeżeli chodzi o pozostałych zawodników naszej reprezentacji, tutaj słyszeliśmy, Łukasz Piszczek dostał bardzo wysoką notę, tą najwyższą, ale jest jeszcze kilku graczy, których oczywiście trzeba też bardzo dobrze ocenić za to spotkanie. Kogo wciągamy na tą listę? W końcu, wydaje mi się, odblokował się Piotrek Zieliński, który coraz lepiej gra w Napoli, ale w kadrze zawsze brakowało tej kropki nad i. Dzisiaj ponad 20 meczów chyba w reprezentacji, natomiast dzisiaj chyba rzeczywiście pokazał się. Tak, my często wymagamy od Zielińskiego, żeby on zdobywał bramę, prawda? A to, jak on dzisiaj organizował grę w drugiej linii, wyprowadzał kontrataki, to był w końcu ten Zieliński, jakiego chcielibyśmy oglądać. Grzegorz Krychowiak. Jaka ocena obok zawodnika Paris Saint-Germain? Krychowiak, wydaje mi się, cały czas nie jest sobą, ale tutaj najważniejsze jest to, że on nie gra w klubie, on nie gra w PSG. Często w ogóle nie podnosi się z ławki rezerwowych. Dzisiaj nie popełnił żadnego błędu. Jak to on w kadrze? Cofał się, rozgrywał. Więc tutaj myślę, że solidna czwórka dla Krychowiaka. No ale Kamil Grosicki, strzelec pierwszej bramki. O nim musimy wspomnieć też w bardzo miłych słowach, bo przecież akcja, po której Polska objęła prowadzenie, to bardzo rzadko zdarza się we współczesnym futbolu na takim poziomie. Tak, Grosicki, myślę, że tutaj ma nawet przewagę nad Lewandowskim. To jest piłkarz, który potrafi zachwycić solową akcją. Myślę, że gdyby taką bramkę w meczu reprezentacji zdobył Messi czy Ronaldo, to pialibyśmy nad nią przez jeszcze tydzień. Także tutaj wielkie brawa dla Grosickiego. No to, co zrobił przy pierwszej bramce, to jest absolutnie klasa światowa i po raz kolejny pokazał, że on zasługuje chyba na grę w lepszym klubie niż w Rennes, czy nawet w Burnley, do którego transfer nie wyszedł w ostatnim chwili. Karol Linet. Spodziewaliśmy się, że zagra w dzisiejszym spotkaniu od pierwszej minuty. Już od kilku dni ten skład się krystalizował i właśnie taką jedenastkę prognozowały media
jednak jest w gronie tych 11 zawodników takim piłkarzem, który no, od niedawna przebija się do podstawowej jedenastki. Jak z kolei możemy scharakteryzować jego grę? Tutaj świetnie, że Nawałka postawił w ogóle na Linetiego. On jest odkryciem Serie A. Znakomicie radzi sobie w Genui. Pierwszy raz zagrał w pierwszym składzie na takim poziomie. Oczywiście miał trochę strat, na pewno zjadła go trema, ale mimo wszystko ja osobiście uważam to za pozytywny występ, dający dużo nadziei na przyszłość, że to może być piłkarz, który z Zielińskim, szczególnie w obliczu słabszej formy Krychowiaka, będzie stanowił o sile drugiej linii. To jeszcze dwa słowa o linii obrony i o bramkarzu Łukaszu Fabiańskim. Mówiliśmy już o Piszczku, któremu wystawiłeś najwyższą ocenę z całej naszej reprezentacji. A jak oceniamy współpracę bloku defensywnego, jak oceniamy grę Łukasza Fabiańskiego, który może nie miał znowu tych interwencji za wiele, natomiast ma kilka ważnych. Przede wszystkim Karla zagrała na zero, więc tutaj nie ma się do czego przyczepić. Pazdan robił to, co robi najlepiej, to znaczy uprzykrzał życie twardogrającym Rumunom. Niekiedy wybijał tą piłkę na oślep. Nie ma się do czego przyczepić w tej obronie. Dzisiaj zagrała tak jak na Euro, bez zarzutu naprawdę. Znaczy rzeczywiście właśnie duży wpływ na spokój w defensywie, na to, że udało się nie stracić gola, miał fakt, że ta reprezentacja po raz pierwszy zagrała pełnym składem, tak jak podczas Mistrzostw Europy, bo ani z Kazachstanem, ani z Danią, ani z Armenią czwórka Piszczek, Glik, Pazdan, Jędrzejczyk nie mogła grać ze sobą. Na pewno ta nasza mała stabilizacja daje tutaj duże efekty i pokazuje, że to jest optymalny skład. Tu nie ma co mieszać, nie ma co zmieniać. Jeżeli ci piłkarze są zdrowi, to jest żelazne zestawienie naszej linii defensywnej. Teraz pytanie, w jakiej sytuacji, w jakim położeniu znalazła się nasza kadra po tym zwycięstwie bardzo ważnym, też bardzo ważnym dniu dla Polski, w dniu Święta Niepodległości 11 listopada i wiemy, że za nami 4 kolejki eliminacji do Mistrzostw Świata. Polska ma 10 punktów. Czarnogóra, która przegrała dzisiaj nieoczekiwanie z Armenią 2-3, ma punktów 7, traci 3 punkty do naszej reprezentacji. Na trzecie miejsce awansowała Dania po zwycięstwie z Kazachstanem 4-1. Czy my mamy już po tej jesieni taką autostradę na Mundial w Rosji, czy jeszcze się wstrzymajmy z tego? Taką drogę szybkiego ruchu, bym powiedział. Karla przede wszystkim zasiała strach w rywalach z grupy. Nikt nie ma takich gwiazd. Nikt obecnie nie jest tak wysoko klasyfikowany przez w rankingu FIFA. Moim osobistym zdaniem tutaj musiałaby się stać katastrofa. Czabene Dżenawałka panuje nad sytuacją, co pokazała ta afera z pozabojskowymi zachowaniami piłkarzy. I tutaj naprawdę musimy być optymistami, bo wyjazd na Mundial wydaje się już być blisko. Bardzo ważne jeszcze mecz marcowy z Czarnogórą. Pierwsze spotkanie z tą reprezentacją na wyjeździe. Jeżeli tutaj wygramy, to już naprawdę umacniamy te fundamenty? No zdecydowanie. Trzeba też pamiętać, że Karla odczarowała klątwę. Pierwszy raz po 10 latach pokonała dzisiaj rywala z pierwszej setki FIFA na wyjeździe w meczu o punkty. Także to pokazuje, że my nauczyliśmy się grać na wyjazdach. Ostatni raz to był w 2006 roku za Leo Benhakera, gdy Radosław Matusiak strzelał gola Belgii w Brukseli. Od tego czasu nie wygraliśmy na wyjeździe z poważnym rywalem w meczu o punkty, więc tutaj poza mistrzostwami Europy, które też trzeba traktować jako wyjazd oczywiście. Z drugiej strony to będzie Czarnogóra, a więc znowu niesamowicie gorąca atmosfera na trybunach. Pamiętamy ten mecz z eliminacji do poprzedniego mundialu za kadencji Waldemara Fornalika. Skończyło się bodajże remisem 2-2 i też petardami, które wybuchały w okolicach wtedy Przemysława Tytonia w bramce. No odpaliliśmy się dzisiaj. Lewandowski zgasił petardę, potem odpalił swoją.
więc już wie, jak to smakuje. Tak samo Fabiański dzisiaj, nie robiły na nim wrażenia wybuchające koło niego race. Więc tutaj byłbym spokojny, ale oczywiście liczę też, że sędziowie będą reagować inaczej niż dzisiaj Daniel Skomina, który absolutnie panował nad sytuacją i na wiele pozwolił nie tylko rumuńskim piłkarzom, ale i krajowym kibicom. Jakub Czernikiewicz, sportpolskieradio.pl, był gościem w studiu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jesteśmy w znakomitych humorach. Przypomnijmy, polska reprezentacja piłkarska pokonała na wyjeździe Rumunię 3-0. Bramka Grosickiego, dwa trafienia Lewandowskiego. Wygrywamy więc 3-0. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby awansować na mundial. Reklama. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i House of Music zapraszają na koncert Janusz Stropel and Sinfonia Viva Ślad, uświetniający premierę płyty oraz obchody 50-lecia pracy artystycznej. Już 16 listopada o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wykonawcy Janusz Stropel, Paweł Pańta, Luis Ribeiro oraz Orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Autopromocja. Polskie Radio 24. Większość z nas rezygnuje z podróżowania, bo obawia się niebezpieczeństw i wysokich kosztów. A wystarczy wstać z kanapy. Podróże 24. Świat po ludzku. W tej audycji dowiedziemy, że aby podróżować nie trzeba mieć dużych pieniędzy, a wystarczy mieć marzenia. Pokażemy świat po ludzku. Różnorodny, otwarty i przyjazny. Zapraszam w sobotę o 23.10. Paulina Kozioł. Autopromocja. Jest 23. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W całym kraju odbyły się uroczystości Święta Niepodległości. Zmarł Maciej Bednarkiewicz, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, poseł, obrońca w procesach politycznych w czasach PRL. Wybór Donalda Trumpa oznacza ryzyko dla przyszłych stosunków między USA a Unią Europejską, mówi szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Ewa Worobiec, zapraszam. W Krakowie odbyły się obchody Święta Niepodległości zorganizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw na Wawelu została odprawiona msza, później przy grobie Józefa Piłsudskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty. Następnie w hali Towarzystwa Sportowego Sokół liderzy partii wygłosili przemówienia. O szczegółach Paweł Pawlica. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że wolność, suwerenność i prawo do podejmowania decyzji dotyczących naszego kraju są podważane. W Unii Europejskiej są politycy, którzy mówią, nie wolno wam realizować własnych interesów, musicie brać przede wszystkim pod uwagę interesy nasze. Zarówno Jarosław Kaczyński, jak i przemawiająca po nim premier Beata Szydło podkreślali konieczność reformy Unii Europejskiej. A więc ta reforma musi być przeprowadzona, bo dzisiaj my tego wzmocnienia ze strony Unii Europejskiej, mimo że jesteśmy ważnym jej członkiem, nie czujemy. Na koniec Jarosław Kaczyński zaapelował o narodowe pojednanie i mówił, że wyciąga rękę do wszystkich, którzy chcą silnej Polski. Niezależnie od różnic, nawet różnic daleko idących, chcą silnej Polski, chcą silnej Europy. W obchodach oprócz Jarosława Kaczyńskiego i premier Beaty Szydło wzięli udział marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie i parlamentarzyści. Kraków, Paweł Pawlicz. Polskie Radio. W Warszawie podczas manifestacji Komitetu Obrony Demokracji przemawiał były prezydent Bronisław Komorowski. Mówił, że uczestnictwo w demonstracji to wyraz emocjonalnego związku z twórcami niepodległej Polski, a także zatroskanie o demokrację. Warto pamiętać o tym, że walcząc o państwo niepodległe, jednocześnie w sposób automatyczny sięgaliśmy po wzorce demokratyczne, ale również rozważaliśmy i decydowaliśmy nie tylko o kształcie naszej ojczyzny, ale również o naszym miejscu w świecie.
Były prezydent podkreślał, że w 1989 roku Polacy, stawiając o demokratycznym kształcie, stanowiąc o demokratycznym kształcie Polski, zdecydowali także o pójściu w kierunku jednoczącej się Europy. W ocenie Bronisława Komorowskiego klucz do wzmocnienia Polski leży w procesach integracyjnych. Jesteśmy cząstką świata, który musi szukać swego bezpieczeństwa, swojego rozwoju, swojej szansy na przyszłość, głównie w procesach integracji. Należy jednak zawsze pamiętać, że świat integrującej się Europy, integrującego się kultury i świata zachodniego składa się, składał w przeszłości i w moim przekonaniu będzie się składał z sumy patriotyzmów narodowych. Jak zapewniał szef MSWiA, wszystkie manifestacje w kraju przebiegły w sposób pokojowy. Zmarł Maciej Bednarkiewicz, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, poseł na Sejm 10 kadencji, obrońca w procesach politycznych w czasach PRL. Współpracował z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich rodzinom. Był pełnomocnikiem Barbary Sadowskiej, matki Grzegorza Przemyka. W latach 80. był obrońcą w sprawach politycznych i współpracował z Komitetem Prymasowskim, pomagającym internowanym. Za swoją działalność był aresztowany i więziony przez kilka miesięcy. Był prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, posłem na Sejm, sędzią Trybunału Stanu, odznaczony wielką odznaką Adwokatura Zasłużonym oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wybór Donalda Trumpa na urząd prezydencki oznacza ryzyko dla przyszłych stosunków między USA a Unią Europejską. Taką opinię wyraził szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Podczas spotkania ze studentami w Luksemburgu europejski polityk odniósł się do sytuacji po wyborach prezydenckich w USA. Wybór Donalda Trumpa oznacza ryzyko zmiany relacji międzykontynentalnych, jeśli chodzi o ich podstawy, ich naturę, mówił. Przestrzegał przed zgubnymi konsekwencjami wypowiedzi przyszłego prezydenta dotyczących polityki bezpieczeństwa. Przywołał wypowiedź Donalda Trumpa, z której wynikało, iż sądził, że Belgia to miasto. Będziemy musieli nauczyć prezydenta elekta, czym jest Europa i jak funkcjonuje, powiedział. I dodał, że Amerykanie nie są zainteresowani Europą. Myślę, że stracimy 2 lata, zanim pan Trump objedzie tę część świata, której nie zna, dodał Jean-Claude Juncker. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych trwają protesty przeciwko wyborowi Donalda Trumpa na prezydenta. Odbywają się one w dużych miastach, gdzie na ulicę wyszło od kilku do kilkunastu tysięcy osób. Zwolennicy Trumpa krytykują demonstrantów za brak szacunku dla demokracji. Największy protest miał miejsce w Portland w stanie Oregon. W centrum miasta demonstrowało tam 4000 osób. Na transparentach demonstranci mieli wypisane hasła: "Nie mój prezydent i nienawiść nie przewróci wielkości Ameryce". Po kilku godzinach protest przerodził się w zamieszki. Część demonstrantów zaczęła podpalać kosze na śmieci i rozbijać szyby sklepów i samochodów. Policja użyła gazu łzawiącego. 26 osób aresztowano. W innych miastach, od Nowego Jorku przez Chicago i Denver po Los Angeles, demonstracje były mniej liczne. Brało w nich udział po kilkaset, głównie młodych osób. Współpracownicy Donalda Trumpa przypominają, że po wyborach Baracka Obamy nie dochodziło do ulicznych protestów. Były burmistrz Nowego Jorku Rudolf Giuliani określił demonstrantów mianem gromady rozpieszczonych mazgajów. Sam Donald Trump napisał na Twitterze, że manifestacje organizują profesjonalni demonstranci podżegani przez media. Bardzo niesprawiedliwe, stwierdził prezydent elekt. Organizatorzy manifestacji odpowiadają, że korzystają z demokratycznego prawa do protestu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prognoza pogody. W sobotę w południowej połowie Polski zachmurzenie duże z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie okresami opady o natężeniu umiarkowanym. W Karpatach może spaść do 12 cm śniegu. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od -2, 0 na północnym wschodzie i w dolinach górskich do 1 i +4 na przeważającym obszarze kraju. 5 stopni nad morzem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęła 23:06. Z Polskim Radiu 24. Tomasz Kowalczyk, zapraszam.
A zaczynamy od sportowej informacji dnia. Piłkarska reprezentacja naszego kraju w piłce nożnej wygrała z Rumunią 3-0 w wyjazdowym spotkaniu eliminacji do Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni mają 10 punktów w tabeli, wyprzedzają o 3 Czarnogórę oraz o 4 Danię. W innych spotkaniach naszej grupy Armenia wygrała właśnie z Czarnogórą 3-2, a Dania pokonała Kazachstan 4-1. W grupie A Francja zwyciężyła Szwecję 2-1, w grupie C Czechy wygrały z Norwegią 2-1, Irlandia Północna zwyciężyła Azerbejdżan 4-0, a San Marino przegrało z Niemcami aż 0-8. Wreszcie w grupie F Anglia pokonała Szkocję 3-0, Malta uległa Słowenii 0-1, a Słowacja wygrała z Litwą 4-0. W spotkaniach eliminacji do Mistrzostw Świata w Ameryce Południowej Brazylia pokonała Argentynę 3-0, Urugwaj wygrał z Ekwadorem 2-1, Paragwaj przegrał z Peru 1-4, a Wenezuela rozgromiła Boliwię 5-0. W tabeli prowadzi Brazylia, która ma 24 punkty, punkt mniej zgromadził Urugwaj, 6 punktów traci Kolumbia, a 7 Ekwador. Wszystkie te drużyny zajmują pozycje premiowane bezpośrednim awansem na Mistrzostwa Świata. Justyna Kowalczyk wygrała w Muonio w Finlandii sprint techniką klasyczną na zawodach Pucharu FIS w biegach narciarskich. Drugie miejsce zajęła Norweżka Anna Svensson, a trzecie Białorusinka Julia Tichonowa. To był pierwszy start Polki w nowym sezonie. Rywalizacja w Pucharze Świata rozpocznie się 26 listopada, także w Finlandii, tyle że w Kusamo. Mariusz Fürstenberg nie zagra w finale gry podwójnej tenisowego Challengera w Bratysławie. W półfinałowym spotkaniu Polak i Serb Nenad Zimonić przegrali z braćmi Kenem i Nilem Skupskim z Wielkiej Brytanii 4-6, 6-7. Polsko-serbski debel był najwyżej rozstawiony w stolicy Słowacji. Brytyjczycy grają z numerem 4. W Warszawie odbył się 28 bieg niepodległości. Organizatorzy wydali rekordową liczbę 15 tysięcy pakietów startowych, a na rywalizację zdecydowało się ponad 13 tysięcy osób. Najszybszy na 10-kilometrowej trasie był 28-letni Maciej Badurek, który uzyskał czas 30 minut 53 sekundy. Są różne sposoby świętowania i najważniejsza jest praca dla kraju, prawda? To jest tylko jeden bieg. To też ma jakiś na pewno wpływ, bo ktoś może zobaczyć, to kogoś może zmotywuje. Jakiś dzieciak zacznie ćwiczyć, a zdrowi obywatele wysportowani to bogate państwo. To pokazują bardzo wyraźne badania. Słynna narciarka Lindsay Vonn złamała ramię na treningu Well i jest już po operacji. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie mogła pojawić się na stoku. Pod koniec listopada Amerykanka miała wystąpić w zawodach Pucharu Świata po raz pierwszy od lutego. W lutym doznała kontuzji stawu kolanowego i od tego czasu już nie startowała. Polscy łyżwiarze szybcy słabo rozpoczęli start w Pucharze Świata. Pierwszego dnia zawodów w chińskim Harbinie wszyscy reprezentanci naszego kraju rywalizowali w grupach B, czyli w słabszej stawce. Najlepiej wypadł Jan Szymański, jest łóżko wolne, pan. Miejsce w biegu na 5000 metrów. 15 był Adrian Wielgat, a 20 Roman Cieślak. Zwyciężył Holender Sven Kramer. W wyścigu na 3000 metrów najlepsza z Polek Katarzyna Bachleda-Curuś była 9. Luiza Złotkowska uplasowała się natomiast na 11 pozycji. Z takimi uczniami postępować, na koniec gdzieś informacja. Nie żyje Marek Pięta, były piłkarz Widzewa Łódź. Grał w łódzkim zespole jako napastnik w latach To też w jeden dzień rekrutacji mieliśmy trzykrotnie większą liczbę chętnych niż przewidywało to nasze możliwości. No my mamy oczywiście również dzisiaj dla Państwa egzemplarze tej publikacji. Szczególnie prosimy osoby spoza Warszawy,
dużo, które nie mają możliwości zaproszenia do siebie stowarzyszenia do szkoły. Te osoby zachęcamy i zapraszamy szczególnie po zgłoszenie się pod ten egzemplarz, ale jeszcze nie teraz. Damy Państwu znak, kiedy najpierw rozmowa. I pytanie do Jolanty Rosińskiej-Wodarczyk. Jak to wygląda z punktu widzenia psychologa szkolnego? Czy rzeczywiście jest tak, że te dzieciaki z zespołem Aspergera gdzieś giną w tej masie uczniów? I nauczyciele czy pedagodzy również ze względu właśnie na to, jak liczna jest to grupa, mają kłopot z opieką nad takimi osobami. Tutaj mamy taką dużą, bardzo różnorodność uczniów z zespołem Aspergera, bo my teraz być może mówimy o dzieciach, które są zdiagnozowane, czyli jakby kluczową sprawą w tym, żebyśmy wiedzieli, czy mamy do czynienia z uczniem z zespołem Aspergera na terenie szkoły, zwłaszcza masowej, jest diagnoza. A w małych miasteczkach niekiedy ta diagnoza nie wiedzie się tak szybko, nie wiem jak tu w Warszawie, jak wasze doświadczenia. I często jest to czasem proces, który trwa rok, zanim mamy diagnozę. Zaczynają zwykle rodzice od diagnozy integracji sensorycznej, potem przechodzą diagnozę w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a dopiero potem ewentualnie docierają jeszcze do tej kluczowej diagnozy, która ma znaczenie takie dla mnie jako psychologa społecznego, że ja wtedy mam zdefiniowaną trudność dziecka i mogę wspierać rodziców w oddziaływaniach, które dla dzieci z zespołem Aspergera są przewidziane. Teraz rekomenduje się dla tych dzieci uczestniczenie w treningach umiejętności społecznych i jest to jedno z kluczowych oddziaływań. W szkole, jeśli dziecko już ma zdiagnozowany zespół Aspergera, no to ma przywileje w postaci nauczyciela wspomagającego, w postaci konieczności spotkań z psychologiem w formie indywidualnej i wtedy ta pomoc odbywa się, tak? I wtedy ja mogę być też wsparciem dla nauczyciela wspomagającego. Tyle, że tutaj mamy publikację, która, tak jak tutaj pani wspomniała, że ta wiedza już jest w miarę dostępna, natomiast czasem w rzeczywistości się niewiele zmienia, jeśli chodzi o pomoc tym uczniom. Publikacja też jest... Czy w ogóle będę miał znajomych tam? Podzieliliśmy ją na dwie części. Czy poznam jakichś Polaków? W pierwszej, właśnie, tak jak powiedziałaś, przystępny, masowy sposób. Też właśnie z ilustracjami, które obrazują, jest pokazane, jakie są trudności wynikające z zespołu Aspergera, ale też jakie atuty mają osoby z zespołem Aspergera, albo konkretnie, w jaki sposób możesz pomóc, żeby ten rówieśnik z zespołem Aspergera mógł swobodnie rozwijać się w twoim towarzystwie. To jest taki ABC o zespole Aspergera, uniwersalnym językiem napisane, że zarówno nie jest to infantylne dla osób dorosłych, czy dla nauczycieli, jak jest przystępne dla uczniów. Ale druga część tej publikacji, ponieważ my właśnie przez cały czas, znaczy w ogóle jako stowarzyszenie za taki główny cel stawiamy sobie dawanie narzędzi i narzędzi właśnie na wolnych licencjach, to druga część tego podręcznika to są konkretne scenariusze właśnie takich warsztatów, może bardziej nie treningów, bo trening zakłada jednak jakąś taką sukcesywną, dłuższą pracę, takich warsztatów kompetencji społecznych, które wykorzystują takie naturalne zamiłowanie uczniów z zespołem Aspergera do elektroniki, informatyki, w ogóle do nauk ścisłych. Bardzo specyficzny system, który mnie zaskoczył, to jest urządzenie właściwie. To jest takie urządzenie, które się nazywa system Arduino i to jest takie, taki mikroprocesor, mikrokontroler, dzięki któremu można w bardzo prosty sposób programować pewne zachowania urządzeń elektronicznych. Nie wiem, można włączyć wentylator za pomocą SMS-a. Można stworzyć, nie wiem, coś w rodzaju inteligentnej latarni, która zapala się po zmroku i tak dalej, i tak dalej. To są konkretne takie ćwiczenia krok po kroku, które jeśli zrealizujemy je w takiej małej grupce 6-7-osobowej, w której są też właśnie uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to może się okazać, że to może być właśnie ciekawym warsztatem ćwiczenia takich umiejętności społecznych, jak czekanie na swoją kolej, no i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie podstawowe właśnie umiejętności, które no niestety muszą nabywać tacy uczniowie z zespołem Aspergera, żeby, no żeby nie byli odrzucani przez klas. O to jest pytanie właśnie, kto tutaj musi nabywać umiejętności. Karolina Dyrda we wstępie do publikacji, o której dzisiaj mówimy, mam zespół Aspergera,
ogóle połowa całej mniejszości azjatyckiej zaświadczyli o wprowadzeniu treningów kompetencji społecznych dla osób z zespołem Aspergera, ale w zasadzie ta książka jest również pewnego rodzaju treningiem społecznym dla ludzi, którzy żyją, czy chodzą do szkoły z dziećmi z zespołem Aspergera, czy pracują w szkołach, w których te dzieci się uczą, albo właśnie mają w społeczeństwie, gdzieś w otoczeniu, w sąsiedztwie, w rodzinie osoby z zespołem Aspergera. Tutaj w zasadzie to też jest pewien trening kompetencji społecznych, jak komunikować się z osobą, która komunikuje się w sposób odbiegający od normy. Tylko tyle, inaczej. Teraz może warto też powiedzieć, w jaki sposób ta osoba się komunikuje, gdyby się mogła opowiedzieć właśnie, czym są te trudności wynikające z pracy z uczniem zespołem Aspergera, bo ich bardzo często komunikatem, który one znają i który często używają, jest właśnie agresja albo złość. Tak, czyli uczniowie z zespołem Aspergera w momencie, kiedy są jakby nierozumiani, a często tego doświadczają, wówczas reagują agresją. Stąd jednym z elementów treningu umiejętności społecznych jest uczenie tych uczniów radzenia sobie ze złością. I tutaj bardzo zawsze prosimy, żeby była pewna koalicja między oddziaływaniem i współpracą między oddziaływaniem w domu, tą nauką, która płynie z treningów umiejętności społecznych. Chodzi o spójność, czyli uczymy wspólnie akceptowanych sposobów wyrażenia złości, bo przyjmujemy, że każdy z nas się złości, ale uczeń z zespołem Aspergera musi przejść długą drogę, żeby wyrażać tę złość w sposób akceptowany społecznie. To jest jedna z takich większych i trudniejszych rzeczy do zrobienia. Tutaj Karolina, myślę, też pomyślała z tobą o tej książce, dlatego że często dzieci z zespołem Aspergera doświadczają wykluczenia społecznego, czyli przez to, że sobie nie radzą w tych interakcjach społecznych. W związku z tym uczniowie często wykluczają ich ze swojego środowiska i to też prowadzi do takiej niezgody czy zwracania w czasie lekcji na siebie uwagi. Tak, i trochę te scenariusze mają być takim polem do zaangażowania, tylko żeby wejść właśnie w te zainteresowania, szczególne, specyficzne zainteresowania dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu. Tutaj w przewodniku ilustrowanym jest taki komunikat, co zrobić, żeby pomóc, czy żeby wesprzeć takie dziecko ze spektrum, ze zespołem Aspergera. Rozmawiaj z nim na tematy, które jego interesują. Być może się okaże, że macie wspólne zainteresowania. I tutaj właśnie te warsztaty, które wykorzystują właśnie te płytki Arduino albo w ogóle jak gdyby naukę programowania, ale są taką, są bardziej interaktywne, nie polegają tylko wyłącznie na siedzeniu przed komputerem, ale na budowaniu wspólnym czegoś. To właśnie są takim sposobem, taką metodą na to, żeby pozwolić też uczniom zainteresować się takimi naukami ścisłymi, tym światem, którym szczególnie interesują się dzieci ze zespołem Aspergera. Rozumiem, że grupa pracująca razem z zespołem w ramach tego projektu warsztatów z płytką Arduino może być grupą mieszaną, tak? To niekoniecznie. No, założenie, tak, wydaje mi się, że tak, bo tutaj dzięki tym warsztatom uczeń z zespołem Aspergera objawia swoje mocne strony. Pierwszy raz on jest przewodnikiem, tak? Pierwszy raz on jest tą osobą kompetentną merytorycznie. Tak, i to jest też budowanie poczucia wartości, które jednak u tych dzieci bywa z szangale i bardzo takie nadwątlone, czyli jest tu jakaś taka furtka, o ile oczywiście nauczyciele się przedrą przez te scenariusze. Tak, to znaczy, tak, te scenariusze są rzeczywiście jakieś trudne, ale scenariusze mają, nawet jeśli nie skorzystają ci Państwo z tych scenariuszy, to mam nadzieję, że to będzie taki sygnał do szukania porozumień w pokoju nauczycielskim, bo my generalnie w tym wstępie też piszemy, że te scenariusze to na pewno są takie scenariusze, które można opracować razem ze szkolnym informatykiem, z osobą, która ma do tego typu rzeczy smykałkę, ale mam nadzieję, że to po prostu w jakiś sposób zachęci do tego, żeby ten pokój nauczycielski nie był tylko i wyłącznie przerwą, tylko był także takim miejscem do budowania wspólnych projektów, bo dokładnie podobne warsztaty można przeprowadzić z innym ekspertem, niekoniecznie z informatykiem czy z fizykiem, ale z chemikiem, z chemiczką, która jest w szkole i właśnie spróbować zrobić coś wykraczające poza taką prezentacyjną lekcję, czyli właśnie włączyć jakieś takie aktywne metody edukacji
wydaje mi się, że tą klasę podzielić na siedmiosobowe grupy. My jeszcze mieliśmy taką metodę, że z tą siedmiosobową grupą pracowało dwóch nauczycieli. Jeden to był ekspert, czy to informator, czy wizy, a drugą osobą to był właśnie pedagog, psycholog, który właśnie dbał o to, żeby wypracowywać te umiejętności społeczne. Więc też pracowaliśmy w takich zespołach. I te scenariusze, jakkolwiek one mogą przerazić właśnie to, że to są jakieś, nie wiem, płytki Arduino, jakieś programowanie, to mam nadzieję, że zachęcą do tego, żeby właśnie takie partnerstwo budować. Książka, owszem, zawiera scenariusze, te w ostatniej części, ale tak jak już mówiłyśmy na początku, pierwsza część główna, większa tej książki, to są takie proste komunikaty, ilustracje i proste zdania mówiące o tym, jak można wesprzeć dzieci z zespołem Aspergera, mówiące właśnie o tym ich poczuciu wykluczenia. Mamy takie porady jak: zaproś mnie na urodziny, wyobraź sobie, co czuję, kiedy jestem przez was pomijany. Albo rozmawiaj ze mną, kiedy stoję sam na przerwie. Bardzo chcę włączyć się w życie klasy, ale nie wiem, jak to zrobić. Mów do mnie zrozumiałym językiem itd., itd. Ale jedna z tych porad bardzo mnie zaintrygowała i zatrzymałam się przy niej na dłużej. Porada brzmiąca: nie traktuj mnie w wyjątkowy sposób. Ona wydaje się w pewnym sensie podważać cały sens tej książki. No i pytanie, co to znaczy: nie traktuj mnie w wyjątkowy sposób? Bo ja to rozumiem tak, że traktuj mnie w wyjątkowy sposób, ale nie okazuj tego ostentacyjnie. Musisz o mnie wiedzieć więcej niż o innych dzieciach, dlatego że ja nie pasuję do norm, które są powszechnie znane, więc trzeba wykonać wysiłek, żeby mnie poznać, ale nie chcę czuć się gorszy, tak? Co to znaczy: nie traktuj mnie w wyjątkowy sposób? To jest, jakby zaintrygowało panią pytanie, które jest, znaczy stwierdzenie, które było kluczowe dla ucznia mojego zespołu Aspergera. On jest autorem tego zdania, stąd ja je przytoczyłam jako taki dla niego ważny moment, bo z jednej strony to dziecko ma poczucie inności i wie, że czymś się różni od swoich rówieśników, ale tym, o co najbardziej stara się zabiegać, to jest akceptacja, tak? Akceptacja tego, jaki jest. Natomiast